Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam we wtorek, 15 grudnia. Zapraszam na dzisiejszy teledziennik, który rozpoczynamy od sensacyjnej wiadomości. Nie ma złotego pociągu. Akademia Górniczo-Hutnicza nie potwierdza badań Piotra Kopra i Andreasa Richtera. Naukowcy mówią, tunel jest, ale pociągu nie ma. Militarna maszyna miałaby znajdować się pod nasypem przy 65. kilometrze trasy Wrocław-Wałbrzych. Pierwsze wyniki badań zaprezentowała podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Starej Kopalni, grupa rzekomych znalazców złotego składu. Według ekipy Kopra i Richtera istnienie złotego składu jest możliwe. Według naszych badań w miejscu zajezdni rozpoczyna się kompleks, który prowadzi w kierunku wiaduktu i prowadzi w kierunku Świebodzic. Jest według naszych badań ukryty tam pociąg i również krótki tunel służący do ukrycia tak zwanego pociągu sztabowego. Badania trwały 6 dni. Następnie teren przejęła grupa badawcza Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, która nie potwierdziła sensacyjnej informacji o istnieniu w Wałbrzychu zaginionego pociągu z II wojny światowej. Proszę Państwa, tunel może jest, ale pociągu nie ma. Dziękuję. Proszę, kolejne pytanie. Obie grupy nie chciały komentować nawzajem swoich badań. Urząd Miasta odniesie się do nich dopiero po dokładnym przeanalizowaniu obu raportów. Po trwającej 2 lata budowie hala sportowa w Szczawnie-Zdroju dziś uroczyście została otwarta. Adres Słoneczna 1A to dzisiaj najważniejszy adres w Szczawnie-Zdroju. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2013 roku. Inicjatorem budowy pełnowymiarowej hali sportowej był ówczesny burmistrz Szczawna-Zdroju Tadeusz Wlaźlak. Aby obiekt mógł powstać, gmina musiała wyemitować obligacje. Otrzymała również dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w wysokości 2 milionów złotych. Koszt budowy obiektu to blisko 8 milionów złotych. Obiekt spełnia wszelkie wymogi, aby przeprowadzać zajęcia wychowania fizycznego, a także treningi sportowe. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Widownia pomieści 300 osób siedzących. Na parkiecie hali będzie można rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki, piłki halowej, badmintona oraz trenować sztuki walki. We wtorek, 15 grudnia, nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego. Prezes zarządu firmy Parwater, która w ciągu 2 lat wybudowała ten piękny obiekt. Społeczność szkolna, pedagodzy i uczniowie zaprosili przyjaciół szkoły podstawowej nr 10 w Wałbrzychu do uczestnictwa we wspólnym wieczorze wigilijnym. We współczesnym, zabieganym świecie często zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Jak łatwo zatracić prawdziwego ducha świąt, opowiedzieli w swoim przedstawieniu uczniowie szkoły podstawowej specjalnej nr 10 podczas wyjątkowego spotkania wigilijnego. Podczas przedstawienia zaproszeni na spotkanie goście mogli usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, ale także jazzowe wariacje. Przed publicznością zaprezentowali się najstarsi uczniowie szkoły oraz najmłodsi, a także mali pieśniarze z zespołu Marzenie. To nie jest tak, że przygotowujemy dzieci specjalnie na jedną uroczystość. Musimy z nimi pracować cały rok po to, że przy okazji takich uroczystości, żeby one wyszły. Dzisiaj był taki szczególny dzień. Bardzo się
może nie baliśmy, ale obawialiśmy. Chłopiec, który był solistą do tej pory, sukcesem naszym było to, że wychodził na scenę. Stał tyłem do wszystkich. Dzisiaj zaśpiewał jako solista. I to jest sukces, to jest miara naszej pracy. To jest po prostu najpiękniejsza rzecz, która może nas spotkać i życzyłabym każdemu nauczycielowi, żeby mógł doświadczyć tego, co my doświadczamy. Takiej radości z takich maleńkich sukcesów. Dlatego jeszcze chciałam dodać, że oczywiście na ten sukces dzisiejszy to pracują wszyscy nauczyciele, wszyscy pracownicy. To nie jest tak, że to jest jedna osoba. Wszyscy. Wszystkim im bardzo dziękuję i bardzo bym prosiła, żeby to się ukazało na antenie. Dziękuję Państwu. Doskonała oprawa muzyczna, znakomita scenografia, przede wszystkim wyjątkowa atmosfera, która niezmiennie towarzyszy wigilijnym spotkaniom w Szkole Podstawowej nr 10, dostarczyła zaproszonym gościom wiele wzruszeń i wprowadziła w prawdziwy nastrój świąteczny. Wszyscy, którzy dzisiaj uczestniczyli w tych jasełkach, poczuli magię świąt. To jest magiczne miejsce. I też niesamowite osoby, i nauczyciele, i dzieci, jedyne w swoim rodzaju. Zawsze łza w oku, jak się to ogląda. I myślę, że każdy, kto uczestniczy, już czuje święta, już czuje ten taki czarodziejski czas. I ja jestem bardzo wzruszona i naprawdę jest mi bardzo trudno po tym, co zobaczyłam i po tym ogromie tej pracy, którą nauczyciele musieli wnieść, bo to jest całkiem inna praca z tymi dziećmi. Dzieci są cudne, wszystkie dzieci są cudne, ale tutaj trzeba troszeczkę inaczej pracować. Trochę inne serce też trzeba mieć. I tutaj to wszystko jest. Uczmy się od nich. To jest pasja, miłość do dzieci. I to jest wszystko. To jest to, co chcemy przekazać rodzicom, żeby się nie obawiali, że w naszej szkole uczymy dzieci żyć, ale nie tylko żyć. Uczymy wychodzić do ludzi. Nie boimy się, nie wstydzimy się, jesteśmy dumni. To jest pasja. I tyle mogę powiedzieć, ale miło słyszeć, że co roku się wzruszacie. Mamy nadzieję, że w dalszych latach też tak będzie. Wigilijnemu spotkaniu towarzyszyła pokonkursowa wystawa stołów wigilijnych. Na zakończenie Teledziennika podsumowanie roku 2015 z perspektywy kamiennogórskiego PKS-u. Panie prezesie, spotykamy się tradycyjnie w połowie grudnia, by podsumować mijający rok. Mieliśmy okazję rozmawiać kilka tygodni temu i wiem, że był to dobry okres dla kamiennogórskiego PKS-u. Ostatnio na sesji Rady Powiatu żeśmy podsumowali mijający rok, także rok 2015 myślę, że możemy zaliczyć do udanego roku. Rok trudny, z wyzwaniami, ale generalnie dla firmy myślę, że pozytywnie, bo zamykamy rok, mam nadzieję, że zyskiem, bo jeszcze dzisiaj do końca ciężko to przewidzieć, ale wszystko na to wskazuje. Drugi element bardzo istotny to jest to, że inwestowaliśmy w tym roku również jak przez poprzednie lata i to jest to, co dla firmy myślę, że dzisiaj jest najważniejsze. Jeśli są inwestycje co roku realizowane, firma zamyka rok z nawet małym, ale zyskiem. Pracownicy otrzymują na czas wynagrodzenie. Wszystkim naszym kontrahentom płacimy w terminie wszystkie należności. Myślę, że to świadczy o tym, że ten rok możemy uznać za udany. A co w najbliższych miesiącach macie zamiar zrealizować? Proszę Państwa, w najbliższych miesiącach, najbliższe miesiące to jest wyzwanie związane z transportem publicznym. Wchodzi ustawa o transporcie publicznym, która jakby 1 stycznia 2017 roku ma taką granicę, cezurę wejścia i ona w tym momencie zmieni bardzo, bardzo wiele, szczególnie dla mieszkańców okolicznych, dla mieszkańców całej Polski, szczerze mówiąc, tych, którzy dojeżdżają do szkół, do pracy, bo w tym momencie tylko w transporcie publicznym będzie można korzystać z ulg ustawowych, które dzisiaj wiele osób posiada. Mam tu na myśli głównie uczniów, nauczycieli, osoby niepełnosprawne, niewidome, kombatantów. Wszystkie te grupy społeczne, które dzisiaj posiadają takie ulgi, z dniem 1 stycznia 2017 zachowają je, ale będą je mogli realizować tylko i wyłącznie w komunikacji, w transporcie publicznym, czyli w tej komunikacji,
której organizatorem będzie samorząd. To już nie przewoźnicy będą organizatorami transportu publicznego, tylko samorządy. Czyli 1 stycznia 2017 zasadnicza zmiana i do tej zmiany się przygotowujemy. Wraz z powiatem, powiat przygotowuje plan transportowy dla powiatu kamiennogórskiego. Myślę, że będzie w tym miejsce dla naszej spółki, bo jesteśmy spółką, w której powiat posiada 100% kapitału. Wobec tego mam nadzieję, że będziemy realizowali ten transport publiczny w przyszłym roku i w następnych latach. Dzisiaj obsługujemy 11 samorządów, powiat kamiennogórski ma tylko 4, z tego 8 obsługujemy w aglomeracji wałbrzyskiej, czyli na styku jest powiat kamiennogórski, na styku z Wałbrzyskim w tym momencie, Jaworskim, i chcielibyśmy jakby ten rynek również utrzymać po tych zmianach. Jakim taborem dysponujecie na tą chwilę? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy PKS Kamienna Góra posiada 65 autobusów. Są to autobusy od 17-osobowych busów do autobusów turystycznych, które jeżdżą za granicę, spełniające normy już Euro 4, wysokopokładowe, czyli prowadzimy i komunikację lokalną, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, jak również turystykę zagraniczną w przewozach międzynarodowych. Poza tym firma PKS Kamienna Góra to również przewóz rzeczy. My tutaj jako PKS mamy dziś na dzień dzisiejszy 36 tirów, wszystkie marki Scania, no i tutaj możemy się śmiało chwalić, bo średni wiek naszego pojazdu to jest 4,5 roku. Czyli spełniamy na dzień dzisiejszy, posiadamy już 7 samochodów ciężarowych spełniających najwyższe normy emisji spalin, czyli normy Euro 6. Także jesteśmy tutaj, myślę, że bardzo mocno usytuowani w układzie transportu towarowego i w tej bazie. Poza działalnością przewozu osób i towarów też prowadzimy usługi warsztatowe. Od listopada pozyskaliśmy serwis WAPCO, do którego wszystkich klientów zapraszamy, bo myślę, że to w okolicy jedyny serwis, który ma autoryzację WAPCO. Pełnimy rolę w naprawach samochodów ciężarowych, autobusach, samochodach osobowych, dostawczych, także w całym zakresie. Oczywiście poza usługami warsztatowymi, sprzedażą części, ogumienia, akumulatorów, również jeszcze prowadzimy sprzedaż na stacji paliw. I w tej chwili, jak Państwo wjeżdżali do PKS-u, myślę, że zauważyliście takie napisy BAKO. To jest, w tej chwili PKS stał się, jakby połączył się, rozpoczął współpracę z Orlenem i cała sieć stacji BAKO to są stacje, które są monitorowane przez Orlen w sensie jakości paliw. Także myślę, że jest to istotna informacja. Za panem Dolnośląska Nagroda Gospodarcza. Co to dla kamiennogórskiego PKS-u oznacza? No myślę, że to jest olbrzymie wyróżnienie. Żeby otrzymać Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą, musieliśmy przez 5 lat zdobywać Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy i takie statuetki, które są też tutaj, zdobyliśmy. Ukoronowaniem tej naszej 5-letniej wcześniejszej działalności jest Nagroda Gospodarcza. Nagroda Gospodarcza, no jest to duże wyróżnienie, myślę, w obrębie Dolnego Śląska, bo niewiele firm taką Nagrodę Gospodarczą otrzymało i miło, że wśród tych wyróżnionych, no jest PKS Kamienna Góra, szczególnie jako branża, która na rynku znika. Dzisiaj nie ma już PKS-u w Wałbrzychu, w Zgorzelcu, w likwidacji w Dzierżoniowie, w Świdnicy. PKS Kamienna Góra w małej miejscowości funkcjonuje, no i na dzień dzisiejszy ma się w miarę dobrze. To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Tuż po nim zapraszam Państwa na spotkanie z zastępcą dyrektora do spraw artystycznych Filharmonii Sudeckiej, panem Tomaszem Janczakiem.